Te sformułowania, których użył Wojciech Olejniczak, szkodzą partii. Nie można mówić, jestem oszukany przez partię, czy czuję się oszukany, kiedy koalicji nie ma. Nie został Wojtek Olejniczak oszukany, więc mówiąc tak, wyraźnie mija się z prawdą. Pomijam, że już marketingowo wizerunek polityka, który pozwoliłby się oszukać przez własną partię, no to dowodzi jego słabości i nieumiejętności ruszania się po scenie politycznej. Najwyraźniej Wojciech Olejniczak albo źle został zrozumiany, albo też Wojciech Olejniczak nie uczestniczy w posiedzeniach ciał statutowych partii, bo co prawda nie jest członkiem zarządu krajowego partii, który podejmuje najważniejsze decyzje w partii, ale jest członkiem Rady Krajowej i mógł zawsze spytać, jeżeli miał jakieś publiczne wątpliwości w tej sprawie. Natomiast ze strony Wojciecha Olejniczaka tego typu pytań nie było. I rozumiem po części, dlatego że każdy u nas w partii wie i to jest, wydaje się, wiedza powszechna, że nie ma żadnej koalicji, bo trudno mówić nawet o koalicji, nawet jeżeli dwie partie na rzecz mediów publicznych wspierają ustawę, zawiązują jakiś sojusz tutaj w parlamencie. To trudno mówić o koalicji jakiejkolwiek w tym przypadku i z pewnością Wojciech Olejniczak ma na myśli porozumienie pewnych osób, środowisk, które poza partiami są widoczne, obecne w telewizji publicznej. Ale Sojusz Lewicy Demokratycznej jako partia z tym nie jest związany. Koalicje formalne o takich sprawach decyduje Rada Krajowa, ciała statutowe partii, a tutaj takiej decyzji absolutnie nie było. Być może to jest tak, że ta odległość, to, że Wojciech Olejniczak tutaj teraz nie jest zaangażowany w bieżące prace w parlamentu, w bieżącą politykę, być może to sprawia, że patrzy na pewne rzeczy z dystansem i o wielu rzeczach nie jest poinformowany.